Beztroska. Rzecz o odpowiedzialności za dorosłych i nie tylko. Czyta Chris. W połowie jeziora Mackay, około 4 godziny jazdy na północ od Lockhart, pojawia się niewielki znak drogowy, informujący, że to tu właśnie należy skręcić do Gaucho Que. Stąd do kopalni diamentów pozostaje około 5 godzin jazdy. Ale zaraz na pierwszej wysepce Wydział Ochrony Środowiska postawił niewielki barak, w którym inspektorzy kontrolują tubylców polujących w tej okolicy na renifery, starając się wyłapać kłusowników. Z tyłu tego niewielkiego budynku postawili ubikację, szambo, które może nie jest szczytem marzeń, ale daje przynajmniej ochronę od wiatru, szczególnie kobietom. Portage One Inbound to praktycznie obowiązkowy przystanek dla konwojów poruszających się w mieszanym składzie. My zatrzymywaliśmy się tam zawsze. Towarzyszyłem Iwonie w drodze do budynku, do którego nawet król piechotą chodzi. Miss B czasami zżymała się na tą moją nadopiekuńczość w stosunku do jej osoby, ale ja z reguły ignorowałem jej uwagi. Nie bez powodu. Naiwność i beztroska ludzi z południa potrafi unieść brwi do góry nawet tym, którzy mają relatywnie średnie wyobrażenie o zagrożeniach czyhających na człowieka tu, na dalekiej północy. Pewnego dnia, przeświadczony, że wszelkie uwagi i rady zagościły na dobre w umyśle mojego uroczego partnera od jazdy, pozostałem w ciepłym wnętrzu mojej kabiny, obserwując, jak Miss B powoli brnie w wysokim śniegu w kierunku baraku INR. Zamyślony, nieprędko zorientowałem się, że dziewczyna zniknęła na dłużej niż zwykle. Nie chciałem jakoś spekulować, co mogło być tego przyczyną. Czekałem cierpliwie, ale moją uwagę przykuł na dobre barak ochrony środowiska i otaczające go wzgórza. Zacząłem się niepokoić. Po chwili dostrzegłem nieznaczny ruch na horyzoncie, który ściągnął mój wzrok. Sięgnąłem po lornetkę i dostrzegłem, jak spoza wzgórza wyłaniają się blond włosy okalające uśmiechniętą twarz. Zamarłem. Pomyślałem bezradnie o swoim sztucerze, kaliber 7 mm Remington Magnum, który z tej odległości, jakieś 120 metrów, rozwaliłby każdego drapieżnika. Niestety przepisy Ice Road zabraniają posiadania broni palnej w pojazdach. Dałem się nabrać na te ich regulacje. Ja, z reguły posiadający głęboko w dupie durne zakazy zadufanych, tępych i pozbawionych wyobraźni biurokratów. Byłem bezbronny, ale nie mnie przecież groziła śmierć, tylko Iwonie. Wilki na północy to majestatyczne zwierzęta o długich nogach ze względu na głęboki śnieg, których wyjątkowa drapieżność spotęgowana jest trudnością zdobycia pożywienia w subarktycznych warunkach. Zwierzęta te potrafią miażdżyć w swoich szczękach kości upolowanych zwierząt niczym zapałki, a podczas jednego posiedzenia mogą spożyć 30-40 funtów mięsa, to 12-15 kilo. Te drapieżniki na ogół stronią od ludzi, ale lodowe szlaki zmieniają ich zwyczaje. Na wyspie P43, na południe od Lockhart, nieraz kręciły się wokół parkingu dla gabarytów. Chłopakom dowożą tam jedzenie w garach, więc zapachy ściągają wygłodniałą zwierzynę. Nawet na bazie głównej w Lockhart przyuważono wilki kręcące się w pobliżu zaplecza kuchennego. Tu, na odnodze do Gaucho Que, Eskimosi często polują na renifery. Nie jest to przyjemny dla oka widok. Szczątki tych zwierząt porozrzucane są w pobliżu drogi. Darmowy bufet ściąga zapachami wielu chętnych. Podobnie jest przy stacji INR. Niewielki barak, niczym magazyn żywności, wabi i kusi, stanowiąc zapachowy afrodyzjak dla dzikiej zwierzyny. Pośród takiej oto scenerii spacerowała sobie beztrosko Miss B, nieświadoma zagrożenia. Pozostawało mi się modlić, że akurat nic się nie wydarzy. Pomyślałem niewesoło, że o ile każdy z nas jest przecież odpowiedzialny za swoje czyny, to nie chciałbym być tym, który musiałby się tłumaczyć z tragedii, gdyby się taka wydarzyła. Rodzice, przyjaciele, fani, wszyscy ze słusznymi pretensjami i ja ze swoimi wyrzutami sumienia do końca życia, winny tragedii przez niedopatrzenie. Ech, życie. Patrzyłem, jak Iwona brnie w wysokim śniegu, potykając się co chwila. Poruszanie się w takich warunkach bez nart lub śnieżnych rakiet jest mozolne i męczące. Odetchnąłem z ulgą, kiedy zagrożenie minęło. Nawet nie miałem siły, żeby ją skarcić. Była taka szczęśliwa. Happy face. Hej, musiałem zobaczyć, co jest tam za wzgórzem.
Wiem, sam tam byłem. I co? Roześmiałem się. Lodowa pustynia aż po horyzont. Nie, naprawdę? Znowu się nabijasz? Nie, nie nabijam się, ale tak sobie myślę, że pomimo oczywistych różnic jesteśmy bardzo do siebie podobni. Po prostu musiałaś tam zajrzeć, czyż nie? Ten horyzont tak mnie kusił i wabił, że nie mogłam się powstrzymać. Patrzyłem na jej roześmianą twarz i mimowolnie wróciłem myślami do pewnego zdarzenia. Miss B powiedziała kiedyś publicznie, że kobiety mają mniej czasu niż mężczyźni na realizację swoich marzeń i że musi się śpieszyć. Wiedziałem, że chcę poznać Amerykę, pomyślałem więc, że przyspieszę nieco jej marzenia, zapraszając ją na lodowe szlaki. Tak też się stało. Ice Road oczarował ją piękną i surową scenerią, prostotą i odległością od cywilizacji. Cieszyła się jak dziecko, kiedy smartfony wyświetlały no service i produkowała tysiące megabajtów zapisów swoich wrażeń. Dla Iwony Ice Road stały się wakacjami, a nie pracą. Wakacjami od czego, pomyślałem wtedy nie po raz pierwszy. Nie znaliśmy się wcześniej. Moja analiza jej bloga, a przez to jej osoby, okazała się jednak w większości trafna. Miss B poszukiwała nowych wrażeń, przygód. Okazała się w głębi duszy romantyczną dziewczyną, wrażliwą na surowe piękno przyrody. Zorze były nieustannym źródłem jej radości i zachwytu, ale nie tylko. Fascynowały ją olbrzymie lodowe przestrzenie, których kolorystyka potrafiła zmieniać się z godziny na godzinę. Północ nie posiada żadnych wyrazistych form. Kształtuje ją w dużej mierze światłocień. Obserwując różnorodne odcienie bieli, łączące się często z nieuchwytnym dla oka odległym horyzontem, odnosimy wrażenie, że tu właśnie zachodzi swoista koegzystencja światów. Jest surowo, jest pięknie. Panuje wszechobecna harmonia świata. Pomyślałem sobie, że właśnie tutaj, pomimo zagrożeń i wymagań, jakie stawia nam w życie, w tej lodowej arktycznej pustyni, możemy poczuć się wyjątkowo bezpieczni. Bezpieczni, bo oddaleni od ludzkiego zła, które jakże często jest nam serwowane gdzieś tam, na dalekim południu. Znowu myślisz? Głos Iwony przywoła mnie do rzeczywistości. Powinniśmy jechać. Następny konwój skręca z JV Road w naszym kierunku. Słyszałem ich na radiu. Będą tu za jakieś 7 minut. Jestem gotowa. Ruszyliśmy. Wywoływałem z automatu kolejne wyspy, przejścia. Nie było ruchu. Milczałem większość części drogi. Z Iwoną mogłem zarówno przegadać całą niemalże drogę, jak i przemilczeć zdecydowaną jej większość. Oczywiście narrację tworzyłem ja. Iwona to milczek i introwertyk. To nie choroba, ale zdecydowana mniejszość pośród ludzkiego mrowia. Jakieś 30% populacji. Ja, pomimo swojej gadatliwości, też jestem introwertykiem. Gadatliwość to tylko zbroja. Ostatecznie to ja decyduję, na ile można mnie poznać i przeniknąć moje wnętrze. Jak każdy introwertyk, stronie od ludzi. I potrafię milczeć całymi tygodniami. Samotność to nasze zbawienie. Ludzie wysysają z nas energię, więc uciekamy przed nimi, chroniąc się wewnętrznej skorupie naszej osobowości. To swoisty odruch obronny organizmu. Każdy z nas, introwertyków, posiada zresztą własną metodę na socjalny kamuflaż. Miss B posiada uśmiech numer 5. Miła, uśmiechnięta i nieobecna emocjonalnie. To wszystko też udało mi się odgadnąć z analizy jej bloga. Coś jednak wyraźnie przeoczyłem. Coś musiałem przeoczyć. Brakowało mi zdecydowanie kilku puzli. Nie miało to większego znaczenia, ale niemniej jednak intrygowało. Taką już mam naturę. Jechaliśmy zmęczeni i przynajmniej jedno z nas było szczęśliwe. Ale nie byłem to ja. Nie jestem pesymistą, jednak z moje doświadczenie życiowe trzyma mnie z reguły dosyć twardo w realistycznych ramach. Patrząc nieraz na promieniującą szczęściem twarz Iwony, zastanawiałem się, czy kiedykolwiek przeżyła ona jakąś życiową traumę. Jeżeli przeżyła, to ja nie byłem w stanie zdetektować żadnych śladów takiego przeżycia. Fascynowało mnie i intrygowało olbrzymie wręcz nieprawdopodobieństwo takiego zdarzenia. Musiała ona bowiem albo chować cierpienie głęboko we wnętrzu własnej duszy, albo mieć cholerne szczęście w życiu. Odrzuciłem jednak tę drugą wersję, bo jako zbyt mało prawdopodobną, nawet biorąc pod uwagę jej stosunkowo młody wiek. Latały mi po głowie przeróżne koncepcje życia. Yin-yang w jego odwiecznym dualizmie,
buddyzm z niedwuznaczną maksymą życie to cierpienie, judaizm ze swoją tysiącletnią odwieczną tułaczką, holokaustem i wojnami oraz nasz własny chrześcijański krzyż do dźwigania i jeszcze mnóstwo chętnych, żeby z mściwą radością dorzucić jakiś kamień do tego ciężaru. Cierpimy wszyscy. Cierpienie to fundamentalny element egzystencji człowieka, czy ogólnie bytu. Cierpimy wszyscy, gdyż jest ono nierozerwalnie związane z życiem. Część z nas nie dożyje końca tego tekstu. Komuś zginie bliski. Ktoś dowie się, że ma chore dziecko, albo że sam choruje na raka. Ktoś kogoś zdradził, rozczarował, oszukał. Mamy wypadki, wojny i nieszczęścia. Trzęsienia ziemi, pożary, tsunami, katastrofy lotnicze, akty terrorystyczne, gwałty, morderstwa i dziesiątki innych nieszczęść czyhających na nas dookoła. 20 kwietnia 1999 roku w Columbine High School dwóch socjopatów zamordowało 12 kolegów i koleżanek ze szkoły. Posiew tej tragedii będzie nam wszystkim towarzyszył do końca życia. Przerwane sny, zdewastowane rodziny i te pełne wyrzuty pytania. Dlaczego ja? To niestety nieprawidłowo postawione pytanie. Emocjonalnie oczywiście uzasadnione, ale jednak nieprawidłowe. Pytaniem osadzonym w rzeczywistości byłoby raczej, dlaczego nie ja? Cierpienie dotyka każdego, a zatem dlaczego nie ja? Wszyscy też posiadamy wyostrzoną świadomość, że nikt nie opuści tej planety żywy. Jesteśmy śmiertelni. Wszyscy. Dla niektórych jest to zbyt dużo, by usprawiedliwić życie, więc się kończą. To samobójcy. Ci, którzy obwiniają innych za swoje ułomności i cierpienie, to socjopatologiczni mordercy, tacy jak Dylan i Eric ze szkoły w Colorado. Chcieli zabić wszystkich. Nie udało się im. Po nich przyjdą inni, nieuchronnie. Tysiące pokoleń ludzkich przed nami zadbało jednak, żebyśmy byli na nie przygotowani, na cierpienie. Przekazali nam to w swoich księgach. Najstarsze zapiski ludzkie o tym wspominają, uczą, przestrzegają, od babilońskich poprzez egipskie, mezopotamskie czy biblijne. One tam są. Wystarczy sięgnąć. Możemy czerpać tę wiedzę nie po to, by go uniknąć, ale żeby umieć nawigować poprzez trudne mielizny naszego życia. A tutaj proszę. Pośrodku lodowej pustyni jechało ze mną uosobienie szczęśliwej beztroski. To tak wyjątkowy stan w życiu, że można go uznać wręcz za jakieś błogosławieństwo, jeżeli ktoś oczywiście jest wierzący. Westchnąłem. Kolejna wyspa. Tu inbound są 28? Rzuciłem nagle w zdumieniu. Minęło już 4 godziny jazdy? Tak szybko? Jak zwykle nie znalazłem odpowiedzi na żadne pytanie. Ale tak naprawdę, czy ktokolwiek kiedykolwiek je znalazł? Być może odpowiedź jednak tkwi w starożytnych tekstach. Dostrzegłem nagle mrugające światło pojazdu marszala. Zbliżały się do nas niczym kometa, ciągnąc za sobą biały warkocz śnieżnego pyłu. Wjechałem na plażę, posłusznie meldując. 402 is off the ice and on the beach. Tu centrala, witajcie w Gaucho Queue. Usłyszałem, jak Iwona melduje się na plaży i moje myśli skoncentrowały się z powrotem na pracy. Było bardzo zimno, wiał silny, porywisty wiatr i trzeba się było zająć rozładunkiem. Powrotna droga to jakieś 12 godzin jazdy. To sporo czasu na znalezienie odpowiedzi. Mamy czas. Mamy dużo czasu, przemknęło mi przez głowę i nagle wzdrygnąłem się mimowolnie. To przecież nieprawda. Nie mamy czasu. Na nic. Pomyślałem niewesoło, rozpinając pierwszy boomer. Czytał Chris.